Halo, halo, witajcie. Mam nadzieję, że wszystko działa. Troszeczkę dzisiaj ciemniej, ponuro się zrobiło i tak dalej. Oczywiście, tak jak zwykle, poczekamy jakieś 5 minutek, może jeszcze na to, żeby się zebrali ci, którzy dopiero dostaną powiadomienia, bo tak, no niestety na tym Facebooku jest, że wszystko dochodzi jakby z pewnym opóźnieniem. Słuchajcie, no 5 minut się spóźniłem, bo wiecie, no trzeba było z pieskiem pójść na spacerek, wziąć dziecko na spacerek, trochę się przewietrzyć, póki można, póki jeszcze jest to dozwolone. Sprawdzam w tej chwili jeszcze tylko jakość i tym podobne rzeczy i zaraz zaczynamy za jakąś minutkę czy dwie. Dam wam jeszcze spokojnie, żebyście ogarnęli sobie tam temat kawy, herbaty czy cokolwiek. Dzisiaj mam nadzieję, że zaoferuję wam coś, co naprawdę dopali, że tak powiem, waszą podświadomość albo wasz kontakt z podświadomością. Nauczycie się pewnych rzeczy, które no prawdopodobnie nie używaliście przez całe życie i to odnosi się także do tych ludzi, którzy zajmują się na przykład wróżeniem. Do tego tematu też się odniosę. Dobra, poczekamy jeszcze chwileczkę. Pozwólcie, że ja tutaj sobie chwileczkę w tej chwili jeszcze się ogarnę. Jeszcze łyczek kawy i tym podobne rzeczy muszę też ochłonąć. Witam was serdecznie. No, widzę, Patryk się pojawił, Grażyna się pojawiła. Pozdrawiam was serdecznie. Słuchajcie, jeszcze z dwie minutki poczekajmy, żeby tam się zebrało jeszcze może parę osób. Nawet jeśli będą tylko trzy, to też będzie dobrze. Nic się nie stanie. Kogo nie ma, ten traci. Może w ten sposób. Zresztą, nawiasem mówiąc, to, co chcę wam przekazać, powiem wam szczerze, jeśli jedna osoba z tego skorzysta, albo dwie osoby z tego skorzystają, to już będzie dobrze. Ok? To już będzie dobrze. Jest to rzecz, to co chcę wam w ogóle przekazywać, to są rzeczy, które uważam za największy majątek swojego życia i mam nadzieję, że wielu z was również to zauważy. Dobra, jeszcze jest jakąś minutkę. Patrzę tutaj, tam mi pokazuje 6 osób, tu mi pokazuje na telefonie 4 osoby. Jak widzę, po prostu to jest jakaś potężna różnica. No i w ogóle jest potężna różnica na tym, co się dzieje na telefonie, a co się dzieje na komputerze. Czyli jednak nie rozmawiamy w czasie realnym. Małgosiu, też cię witam bardzo serdecznie. Widzę, że jest nas 5. Słuchajcie, dajcie znać, że jesteście. Napiszcie tam jakiegoś lajka, dacie czy cokolwiek po prostu, bo wtedy też te algorytmy pomagają. Bardziej facebookowe pomagają innym dowiedzieć się, że coś się dzieje, jeśli klikamy i tym podobne rzeczy, to jest ponoć bardzo ważne. Nie jestem marketingowcem, że tak powiem, internetowym, facebookowym, ale tak słyszałem, że ponoć jak się klika, jak zostawia się komentarze i tak dalej, to też staje się to bardziej widoczne i aktywne, bo inaczej w tych algorytmach wszystko się gubi i znika. I bardzo często niestety dobre rzeczy na Facebooku znikają tylko z tego powodu, że klika ich o wiele mniej osób. Także potrzebuję waszych jakichś tam lajków, jakichś komentarzy. Cześć, cześć, pozdrawiam was serdecznie. Joasia, też pozdrawiam, już cię widzę, Joasiu, że się też odezwałaś, też siedzisz. Dobra, słuchajcie, dzisiaj zrobimy jakby czwarty odcinek tego, czego uczyliśmy się na przestrzeni tych ostatnich paru dni. Nauczyliście się czegoś takiego, tutaj odnoszę się również do osób, które się pojawiły po raz pierwszy. Słuchajcie, jeśli chcecie skorzystać z tego, co dzisiaj będzie tłumaczone, to musicie zapoznać się też z materiałem pierwszej, drugiej i trzeciej transmisji, dlatego że wszystko robimy krok po kroku, troszkę na zasadzie cebuli po prostu. Dokładamy coraz więcej i coraz więcej materiału. To jest tak jakby po prostu, jest to gimnastyka dla naszego umysłu, dla naszego mózgu i no niestety nie da rady tak, wiecie, pójść na siłownię, napompować się i zobaczyć takie, kurczę, mam wielkie mięśnie i tak dalej, a na drugi dzień po prostu nie można się już ruszyć. Trzeba wszystko robić gdzieś powoli, stopniowo, zapoznać się z pewnymi konceptami po prostu stopniowo, dlatego że to są rzeczy, których nie robiliście, to są rzeczy, z którymi nie mieliście do czynienia. Bądź też może częściowo tylko mieliście do czynienia z pewnymi sprawami, najprawdopodobniej jednak mimo wszystko sformułowanymi, nieprawidłowo sformułowanymi w sposób utrudniający życie, a nie ułatwiający. Dobra, także dzisiaj zrobimy kilka takich fajnych ćwiczeń, które pomogą wam stabilizować mentalizację jeszcze bardziej. Mentalizacja, dla przypomnienia, to jest nie wizualizacja, tylko tak naprawdę to doświadczenie, które mamy w swoim umyśle. Unikamy słowa wizualizacja, żeby uniknąć negatywnych powiązań i nieporozumień. Dobrze? Mentalizacja, jak zamkniecie oczy, wyobrażycie sobie krzesło stojące w pokoju obok, to jest właśnie mentalizacja. To jest to, co robi wasz umysł. To jest sposób, w jaki wasz umysł działa, to jest sposób, w jaki wasz umysł pewne rzeczy pokazuje. Jest to bardzo naturalna sprawa, można ją tylko udoskonalać,
Jest to bardzo naturalna rzecz, naturalna umiejętność. W momencie, kiedy użyjemy słowa wizualizacja, pojawiają się bardzo różne skojarzenia, które niestety są hamujące, zamiast być takimi skojarzeniami dopalającymi i otwierającymi możliwości. Także zachęcam do zapoznania się z pierwszą, drugą, trzecią transmisją, które już były. Wszystko jest na naszej grupie. Jeśli umieszczam to na YouTubie, to oczywiście jest adres playlisty na YouTubie, bo to ta kopia tego wszystkiego wyląduje na YouTubie. Także zachęcam Was do zapoznania się z pierwszym, drugim, trzecim materiałem. Tak? Żebyśmy wiedzieli, o czym mowa. Bo im dalej w las, no tym będzie trudniej zrozumieć dla tych, którzy po prostu nie zapoznali się z podstawami. Ok? Dobra. Dzisiaj nauczymy się jeszcze lepszej stabilizacji, a także zacznijcie, mam taką nadzieję, że jeśli zrobicie ćwiczenia razem ze mną, pod wpływem, że tak powiem, moich sugestii, zaczniecie zauważać, jak bardzo wasza współpraca z waszą podświadomością się rozwija. Zaczniecie zauważać, jak bardzo wasza podświadomość chce z wami po prostu grać i bawić się, bo tak naprawdę podświadomość należałoby postrzegać jak takie dziecko, które lubi się bawić. Jeśli się dobrze zastanowimy, to w całym swoim życiu tak naprawdę tylko i wyłącznie to dziecko strofowaliśmy, to dziecko hamowaliśmy. Mam nadzieję, że dzisiaj przekonacie się o tym, że to, co robicie w swoich umysłach, jest wystarczająco dobre. Że przekonacie się o tym, że to, co robicie w waszych umysłach, jest wystarczająco dobre, aby z tego skorzystać. Zobaczycie, że wasza podświadomość udziela wam podpowiedzi na różne pytania, na różne problemy, udziela wam rozwiązań, pokazuje wam, jakie rozwiązania należy zastosować, pokazuje wam, na czym należy się skupić. Tylko ponieważ robiliśmy to przez całe życie i chowaliśmy po prostu, jakby była taka walka pomiędzy świadomością i podświadomością, świadomość zawsze chciała wziąć górę i pokonać podświadomość, dlatego pojawiały się problemy. W momencie, kiedy się nauczycie tego i zobaczycie to już dzisiaj, już przy pierwszych dzisiaj ćwiczeniach, zobaczycie, że to coś takiego się dzieje. Jeśli ten kontakt się udoskonali, to zobaczycie, że tak naprawdę odpowiedzi na wasze problemy już posiadacie. Że rozwiązania na wasze problemy już posiadacie. Że pomysły na nowe projekty, na przykład w firmie, już posiadacie. Wystarczy tylko nauczyć się słuchać. Podświadomość lubi zabawę i takiej pewnej gry zabawy się dzisiaj nauczymy. Staram się to wyjaśnić w taki sposób, no może trochę obrazowy, bo naprawdę trudno jest pewne koncepty wytłumaczyć. Bo tak naprawdę może by trzeba by było pomyśleć o tym, że to jest tak, jakby były dwie osoby w nas. Jedna to jest ta świadomość, która jest wytrenowana po prostu na to, żeby banować tą podświadomość, która paradoksalnie jest o wiele silniejsza. I druga ta postać to jest podświadomość, która cały czas chce wam pomagać, cały czas wam chce służyć, ale dostaje po prostu po nosie przez świadomość. W związku z tym podświadomość albo po prostu siada i mówi, dobra, to ja ci więcej nie pomagam, teraz baw się sam, albo zaczyna wręcz entuzjastycznie albo agresywnie atakować świadomość i mówić, słuchaj, idź tą drogą, idź tą drogą, idź tą drogą, podświadomość, a świadomość mówi, nie, nie pójdę tą drogą, podświadomość mówi, idź tą drogą, a świadomość mówi, że nie, nie pójdę tą drogą. Dochodzi do konfliktu i w pewnym momencie zaczynamy się gubić w tym, co chcemy zrobić, gubić się w tym, co mamy, jak mamy zaplanować swoje życie i tym podobne sprawy. Słuchajcie, taka jedna rzecz, o której warto byłoby powiedzieć. Wszystkie techniki wizualizacyjne, na przykład te wszystkie związane z sukcesem, tak? Mówią, te wszystkie, że tak powiem, szkoły mówią, żebyście sobie wizualizowali, w jaki sposób odniesiecie sukces. Weźcie pod uwagę, że taka wizualizacja, o której mówimy, to jest świadomy proces, czyli świadomie planujemy, że chcemy mieć dom, świadomie planujemy, że chcemy mieć, żeby ten dom był biały, duży, za 10 milionów dolarów. Cały czas forsujemy pewne rzeczy jakby świadomie, jednocześnie ignorując to, co podświadomość nam chce podpowiedzieć. Dlatego większość tych metod po prostu nie działa, dlatego że po prostu próbujemy forsować świadomie pewną rzecz, podczas gdy podświadomość ma do powiedzenia coś zupełnie innego. I dlatego dzieje się coś takiego, że po prostu jesteśmy na drodze do jakiegoś sukcesu, do posiadania wreszcie tego domu, ale podświadomość mówi, a takiego, bo ja mam troszeczkę inne marzenie i powinieneś mnie wreszcie posłuchać. Dlatego ci nie pomogę. Wszystkie techniki takie wizualizacyjne najczęściej właśnie opierają się na pewnym nieporozumieniu, na tym, że ktoś chce wam narzucić pewien obraz i mówi, ten obraz, to wyobrażenie, ta forma wizualizacji jest najlepsza, dlatego że ja wiem.
Nie, najlepszą formą jest ta, która jest zgodna z waszą podświadomością, która jest zgodna z waszym środkiem, z waszym wnętrzem. Tego dzisiaj zaczniemy powoli już tego tematu, że tak powiem, unikać, tego właśnie tej kolizji. Zobaczycie, że o wiele bardziej wartościową mentalizacją, wizualizacją, mentalizacją jest ta, gdzie zaczynacie słuchać samych siebie, słuchać tej waszej podświadomości, która wam wszystko podpowiada. Nauczycie się takiej pewnej właśnie gry pomiędzy świadomością i podświadomością, ale gry mającej mającej na celu to, żeby to był przyjemny proces, mającej na celu to, żeby uzdrowić tą komunikację pomiędzy świadomością i podświadomością, uzdrowić tą komunikację z samym sobą, ze swoim własnym bytem, bo tak naprawdę my jesteśmy o wiele czymś więcej niż tylko to, co myślimy o sobie świadomie. Kurczę, widzicie, takie trudne tematy, jednak mam nadzieję, że to się udaje. Słuchajcie, ja wam zadam takie pytanie. Czy uznalibyście coś takiego, taką umiejętność za wartościową, jeśli by się okazało, że wasza podświadomość pomaga wam w realizacji waszych celów? Czy uznalibyście taką umiejętność takiej zabawy za wartościową, jeśli dzięki niej okazałoby się, że podświadomość pomaga wam w realizacji waszych celów i rozwiązywaniu waszych problemów? Odpowiedzcie mi na to pytanie. Dajcie chociaż jeden komentarz, żebym zobaczył, czy po prostu jakaś interakcja jest. Chociaż no nie za bardzo dowierzam Facebookowi, bo widzę, że jednak mimo wszystko ma tak zwane lagi. Zastanówcie się nad tym pytaniem. Czy uznalibyście taką grę, zabawę za wartościową, jeśli zwiększyłaby kontakt z waszą podświadomością i pozwoliła waszej podświadomości pomagać wam w realizacji waszych celów? Zastanówcie się nad tym. Dajcie mi odpowiedź, jakąkolwiek. Tak, Ewa napisała tak. Czyli przynajmniej, dobra, dziękuję ci Ewo bardzo serdecznie, przynajmniej wiem, że jakaś komunikacja, Patryk też napisał, że tak. Właśnie, zastanówcie się, czy bylibyście z siebie dumni, gdyby się okazało, że potraficie ułożyć relacje z waszą podświadomością w takim stopniu, że problemy jakby stałyby się w tym momencie mało znaczące, dlatego że jest to raczej retoryczne pytanie, oczywiście. Będzie bardziej praktyczne, Grażynko, w momencie, kiedy przerobimy tę technikę. Oj, i zgubiłem teraz wątek. Świetnie, słuchajcie, no, chodzi o odpowiedzi. Tak, dobra. Czy bylibyście z siebie dumni, gdybyście wiedzieli, że w momencie, kiedy poprosicie waszą podświadomość, to ona dostarczy wam odpowiedzi na wasze trudne pytania? Czy bylibyście z siebie dumni, gdybyście mieli taką umiejętność? Czy poprawiłoby to waszą pewność siebie? Myślę, że tak. Ja zobaczę oczywiście, czy jakieś odpowiedzi przyjdą. Słuchajcie, jest pewna taka tendencja u nas, ludziów, żeby coś, co proste, uznawać za niewarte uwagi. Z podświadomością jest jednak mimo wszystko tak, że komunikacja jest bardzo prosta, dlatego też jest właśnie unikana czy negowana. I im prostsza, im przyjemniejsza, tym skuteczniejsza. Dlatego teraz, słuchajcie, jak jesteście gotowi, zrobimy sobie takie ćwiczenie. Gotowi jesteście? Weźcie sobie łyczek kawy czy cokolwiek. Przypomnę wam ten tak zwany, nazwijmy ten sposób oddychania, o którym rozmawialiśmy w jednym odcinku. Ten mindfulness, tak? Ten sposób oddychania z jednoczesną koncentracją na odczuciach na twarzy, na odczuciach związanych z oddechem. Nazwijmy ten sposób oddychania tak zwanym oddechem integracyjnym. Ok, wtedy będziemy naprawdę mieli prostą drogę w następnych odcinkach. Czyli zamykamy oczy, zaczynamy liczyć nasz oddech, ale żeby utrzymać to liczenie i zwiększać liczbę tych oddechów, które jesteśmy w stanie policzyć, dokładamy jakiś taki malutki element, skupiamy się na przykład na przepływie powietrza przez nasz nos i usta. To jest nasz integracyjny oddech. I chciałbym, żebyście koniecznie, ci, którzy jeszcze nie zapoznali się z tym tematem, żebyście się z tym tematem zapoznali, to zostało wytłumaczone w jednym odcinku, tak? Bo to jest podstawa do każdego ćwiczenia. Czyli teraz, jak jesteście gotowi, zamykamy oczy. Możemy sobie wziąć jeden taki głęboki oddech, spokojny oddech i zaczynamy liczyć nasz oddech z jednoczesną świadomością naszego przepływu powietrza
z jednoczesną świadomością odczuć w nosie, na ustach, w gardle, gdzie chcecie. To zależy od Was, to co Wam najbardziej pasuje. I wykonujemy kilka oddechów. I mam nadzieję, że dzisiaj już będzie tych oddechów więcej niż poprzednim razem. Dobra? No dobra, małą rozgrzewkę zrobiliśmy, parę oddechów zostało policzonych, świetnie, to jest tylko takie przygotowanie. Słuchajcie, teraz jest Wam propozycję ćwiczenia. Zrobicie kilka takich oddechów, po czym w Waszych umysłach zrobicie taką mentalizację. Spacer po okolicy, po sąsiedzku, że tak powiem. Zrobicie to w ten sposób, że weźmiecie parę oddechów, i tak jakbyście kogoś oprowadzali, będziecie opisywać najbliższe otoczenie sąsiedzkie. Ok? W pewnym momencie, kiedy już przejdziecie jakiś kawałek tej ulicy, czy drogi, która jest koło waszego domu, czy kawałek tego ogródka, zrobicie parę takich oddechów jeszcze raz i otworzycie oczy, dobra? Czyli powtórzmy. 5, 10, ile tam oddechów potrzebujecie. Mentalizacja, czyli wyobrażamy sobie tą taką drogę wokół naszego domu. Wychodzimy w tej mentalizacji z naszego domu i robimy spacer dookoła domu. W lewo, w prawo, po sąsiedztwie, tak? Aby to zakończyć, bierzemy też parę oddechów i otwieramy oczy. Ja Wam dam na to, powiedzmy, ze 3 minuty, dobrze? Gotowi? No to start. No dobra, myślę, że mniej więcej 3 minutki minęły. Myślę, że wielu z Was zdążyło już wykonać to ćwiczenie do końca. Pamiętajcie, że zawsze możecie to zrobić również później, bo też chodzi o to, że tą transmisję przerzucę potem na YouTube'a. No i przecież takie rzeczy można będzie tam pauzować, więc nie ma powodu, żeby to tak trwało bardzo długo. Słuchajcie. Mam nadzieję, że zrobiliście te parę oddechów, że ta liczba tych oddechów jakby policzonych, tej koncentracji, właśnie uwagi na oddechu, ta liczba się zwiększa z każdym razem, kiedy to robicie. Zrobiliście małą wycieczkę wokół domu. Mam nadzieję, że używaliście oczywiście też opisywania
takiego, o którym rozmawialiśmy, czyli mówienia na przykład, że po lewej stronie, jak wychodzę ze swojego domu, to po lewej stronie mam przedszkole, po drugiej stronie mam budynki, widzę samochody, jest rodzaj jakiejś takiej drogi, po prostu takich bramek, które blokują, żeby samochody nie wjeżdżały na chodnik. I kiedy idę dalej, to widzę parki. Tam jest też plac zabaw, czyli takie bardzo proste opisywanie, przeprowadzamy sobie taki spacer, tak jakbyśmy komuś opowiadali, co wokół naszego domu jest. Teraz proponuję, żebyście zrobili podwójną taką podróż wokół własnego domu, używając oczywiście tego prostego opisywania, bo tu warto wspomnieć o jednej rzeczy. Nie jesteśmy w stanie bardzo szczegółowo opisywać wszystkiego, co widzimy, bo to po prostu też mijałoby się jakby poniekąd z celem. No jakbyśmy mieli opisać sam samochód, wszystkie jego kolory i tak dalej, to w ten sposób taka mentalizacja trwałaby prawdopodobnie godzinę i tylko i wyłącznie byśmy się skoncentrowali na samym samochodzie. A to chodzi o to, żeby jednak mimo wszystko utrzymać ten opis, który jakby stabilizuje obraz, stabilizuje tą mentalizację, stabilizuje to wyobrażenie w bardzo różnych formach, bo to może być obraz, to może być wrażenia dotykowe, słuchowe, dźwiękowe, czy również samo uczucie, że coś postrzegamy. Ja mam dzisiaj tendencję do gubienia wątków, słuchajcie. Chodzi o to, żebyśmy teraz zrobili taką mentalizację z uproszczonym właśnie takim opisywaniem, ale podwójną. Wybieramy tą drogę, którą przeszliśmy, zrobimy to jeszcze raz, weźmiemy 5, 7, 6, 3 oddechy, te integracyjne i w naszym umyśle dokonamy takiej małej podróży wokół domu, ale tym razem proszę Was, żebyście wybrali inną drogę. Niech to będzie to samo sąsiedztwo. Może być również inne sąsiedztwo, jeśli chcecie. Chodzi o to, żebyście wybrali inną drogę. Czyli na przykład, jeśli w umyśle wyszliście z domu i poszliście tym razem w lewo za pierwszym razem, to proponuję, żebyście tym razem poszli w prawo. Kiedy dojdziecie do jakiegoś końca tej waszej podróży, weźcie 5 oddechów, 3, 4, 10, ile potrzebujecie i wróćcie do domu, ale w inny sposób, ciupeńkę inną drogą niż szliście. I kiedy to zrobicie, to sobie porozmawiamy. Zwracajcie uwagę na różnice. Pozwólcie waszej podświadomości, żeby was zaskakiwała. Pozwólcie na to, żeby pewne rzeczy się po prostu pojawiały. Opisujcie je. Wybierzcie sobie teraz inną drogę. Przejdźcie się kawałek, zróbcie ten spacerek w umyśle. Na końcu tego spaceru weźcie sobie parę spokojnych, głębokich oddechów i wróćcie. Teoretycznie tą samą drogą, ale nie w taki sam sposób. Ok? I na to Wam dam, powiedzmy, też ze 4 minuty. Dobra? Ok? Spokojnie, dacie radę. Ok, start.
No dobrze, pi razy drzwi, zbliżamy się do końca 4 minut. Za chwilę Panu opowiem o ciekawym przypadku. Na ile on jest prawdziwy, trudno mi oczywiście w tej chwili stwierdzić, trzeba by było jeszcze poszukać w różnych materiałach. Ale powiem Wam o przypadku pewnej kobiety, która oczywiście, no to już może była... Była pacjentką jednego bardzo znanego hipnotyzera. To była kobieta, która potrafiła w swoim umyśle w ciągu paru sekund skorzystać ze wspaniałego urlopu mentalnego, spędzać po prostu czas gdziekolwiek tylko jej się spodobało, w Grecji, w Chinach, w Czechach czy cokolwiek, dla świata realnego, dla ludzi na zewnątrz. Trwało to parę sekund. Dla niej było to jak przeżycie kilku tygodni spędzonych w miejscach, które chciała. Pomyślcie sobie, jaka fajna byłaby to umiejętność. Umysł jest szybki, umysł potrafi zrobić pewne rzeczy szybko. Przekonujecie się o tym z każdym krokiem, z każdym takim ćwiczeniem. Przekonujecie się, że umysł jest w stanie wypracować wszystko dosłownie w ułamkach sekundy. Także dobra, mam nadzieję, że wszyscy już wykonali to ćwiczenie. Mam teraz prośbę, żebyście dali sygnał. Kto wykonał to ćwiczenie? Dajcie mi jakiś sygnał, dajcie jakiś komentarz, dlatego że fajnie by było, żebyśmy porozmawiali w jakikolwiek możliwy oczywiście tutaj sposób o doświadczeniach. Dajcie znać, kto wykonał ćwiczenie, komu co tam wyszło, dajcie jakiś znać. No chyba, że uznam, że faktycznie Facebook znowu tam świruje i niestety tego super byłoby. O tak, oczywiście, no jest to możliwe. To można wytrenować, wykonane. Dobra. Nie wiem, jakie są Wasze wrażenia. To znaczy, ja się mogę tylko domyślać, bo każdy człowiek ma inne wrażenia. Prawdopodobnie niektórzy z Was zauważyli jedną rzecz. Przestaliście tworzyć taką świadomą tą drogę. Przestaliście ją świadomie odtwarzać, przypominać sobie na zasadzie, jak to dokładnie wyglądało. Aha, tu są drzwi, tutaj jest coś, tutaj jest tamtego. Teraz jakby bez tego takiego świadomego udziału. Tylko zaczęliście raczej obserwować tą drogę, którą przechodzicie. Wy daliście swojej podświadomości zadanie, proszę przeprowadź mnie, pokaż mi moje otoczenie, pokaż mi moje sąsiedztwo. I ona na dzień dobry podrzuciła Wam obraz. I jedyne, co było takim poważnym w tym momencie może problemem, to było podążanie za tym obrazem, czy łapanie tego, co wszystkiego, co się pojawia. Zgodzicie się ze mną, że tak było? Najczęściej, najprawdopodobniej wielu z Was tego właśnie doświadczyło. Nie tworzyliście obrazu od zera, tak jak w tych typowych właśnie mówi się wizualizacjach, że się jakby wymusza po prostu jakiś obraz i się go tworzy, tylko raczej podążaliście za tym, co zostało stworzone na Waszą prośbę albo odtworzone z Waszej pamięci. Teraz weźcie pod uwagę samo to ćwiczenie. Wasza pamięć jest genialna. Samo to ćwiczenie jest budowaniem nowych połączeń neuronalnych w Waszych mózgach. Zastanówcie się, jaka korzyść może być z tego, kiedy tak w ten sposób odtwarzamy różnego rodzaju informacje, przetwarzamy pewnego rodzaju informacje, przetwarzamy je na wielu poziomach dotykowych, smakowych, wizualnych, wzrokowych itd., itd. To zastanówcie się, jaka z tego jest korzyść. Słyszałem o czymś takim, są teorie i one są coraz bardziej jednak mimo wszystko bliskie potwierdzenia, że tego typu ćwiczenia są w stanie przyhamować problemy takie, jakie pojawiają się na przykład przy Alzheimerze. Alzheimer oczywiście uszkadza wiele komórek, uszkadza wiele połączeń, ale zastanówcie się, jeśli tych połączeń jest stworzonych o wiele więcej, to w momencie, kiedy, może inaczej, jest sobie miasto i w tym są dwie wyspy, które łączą tylko dwa mosty. Okay? I to jest tak jakby wasza pamięć. Coś się nagle dzieje, jakaś wielka katastrofa i jeden most się zawala. Czy ciągle kontakt pomiędzy jedną i drugą wyspą jest możliwy? Jest, dlatego że ciągle jeszcze jest ten drugi most. Wydarza się katastrofa, ten drugi most się zawala. Wtedy już nie ma tego kontaktu, nie ma tego przepływu. Z jednej i z drugiej strony osoby nie mogą przemieszczać się z wyspy na wyspę. W momencie, kiedy poprzez takie ćwiczenia mentalne tworzycie tych wiele różnego rodzaju mostów, połączeń, to jak jeden się zawali, to zawsze pozostaje jakiś zapas. Dlatego wielu jednak mimo wszystko hipnotyzerów, wielu badaczy uważa, że mindfulness, ćwiczenia wyobrażeniowe, ćwiczenia wizualizacyjne i tak dalej, medytacja, po prostu chronią nas do jakiegoś stopnia przed skutkami wywołanymi Alzheimerem. To tylko tak na marginesie. Za drugim razem tylko zwierzęta mi się pojawiły, ptaki na drzewach. Dobrze, o!
Tu jest, Grażyna poruszyła fajną sprawę. Grażyno, ja się tylko domyślam w tej chwili. Powiedz mi jedną rzecz. Nie planowałaś tego, żeby pojawiły się zwierzęta, ptaki na drzewach, lecz zostałaś zaskoczona przez twoją własną podświadomość tym właśnie obrazem, tym wyobrażeniem. Zgadza się? Mam nadzieję, myślę, że tak. Właśnie o to mi chodziło, żebyście zobaczyli po prostu, że w momencie, kiedy wyłączamy albo odsuwamy troszeczkę ten nasz świadomy, krytyczny sposób podejścia do takiego tematu, podświadomość nagle zaczyna nam podrzucać coraz więcej. Zrobiliśmy taką pewną zabawę. Poprosiliśmy podświadomość, żeby pokazała nam nasze otoczenie. A podświadomość powiedziała, ok, bawię się, podoba mi się, wszystko zrozumiałem, proszę. Teraz nie planowałaś. Właśnie, widzę już twoją odpowiedź, Grażynko, nie planowałaś. Właśnie o to chodzi, że zaczynamy teraz zabawę z naszą podświadomością. Nasza podświadomość jest w ciągu ułamku sekund zdolna dostarczyć nam wszystko, co poprosimy. Jest w stanie i ona to robi. Naszym zadaniem jest jakby nauczyć się tylko i wyłącznie tego słuchać. Nie forsować, tylko słuchać. Bawić się z nią, prosząc ją o coś, a ona coś wykona. Budować taką właśnie sympatyczną relację. No wyobraźcie sobie, że w ogóle moim zdaniem podświadomość działa na takiej zasadzie wręcz entuzjastycznej. To znaczy, aha, powiedzieliście, dobra, ona chce, czy on chce zobaczyć otoczenie. Świetnie, podoba mi się to, mówi podświadomość i podrzuca wam obrazy po prostu zachwycona, że coś potrafi, że potrafi wam to podrzucić, tamto, siamto, owamto, tak? Podrzuca wam, a wy w tym momencie mówicie świadomie, a nie, bo to chyba jednak mimo wszystko tego w tym miejscu nie było, czy cokolwiek. Pomyślcie w tym momencie o tej podświadomości jako o dziecku. Ona zachwycona podrzuca wam coś, a wy świadomie w tym momencie mówicie nie, bo to jest za nudne, albo to nie pasuje, albo coś. Jak ta podświadomość jako to dziecko by się poczuła? Czy ten entuzjazm będzie ten sam? Nie, nie będzie ten sam. Podświadomość jest dokładnie jak dziecko. Ona entuzjastycznie podejdzie do zabawy, więc my też świadomie musimy tą zabawę podjąć tak, żeby to było takie troszeczkę odbijanie piłki na przyjacielskiej zasadzie. Bo jeśli powiemy coś takiego, nie, 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 zaraz moment, coś ta podświadomość mi tu bzdury podrzuca, bo przecież w tym miejscu, akurat po lewej stronie, tutaj żaden taki budynek nie stoi, on jest na pewno zielony, a nie czerwony, no to podświadomość wtedy powie, proszę, no to baw się sam. Słuchajcie, Patryk powiedział, mi się pojawił gość na rowerze. Pojawił się, właśnie, pojawił się. Podświadomość go podrzuciła. W jakimś tam swoim celu podrzuciła. My się uczymy obserwować to, co podświadomość tworzy. Ona jest genialna, pozwalamy jej na to. Uczymy się to obserwować, uczymy się kontaktować z nią, uczymy się jej pozwalać robić wreszcie to, co do niej, że tak powiem, należy. Dobra, słuchajcie. Teraz takie ciekawe ćwiczenie, bo tu chodzi o to, żebyśmy utworzyli taki rodzaj regularnej zabawy z naszą podświadomością, gry z naszą podświadomością, która ona chętnie podejmie. I krok po kroku zobaczycie, jak trudne zadania ona jest w stanie wykonywać, coraz trudniejsze. Weźmiemy teraz parę tych głębokich oddechów liczonych, ten nasz oddech integracyjny, że tak powiem, oddychanie integracyjne. I zaczniemy od pokoju, który znamy, dobrze? Zaczniemy od pokoju, który znamy. Od mieszkania, pokoju, apartamentu. I będziemy opisywać to, co widzimy, to, co w tym naszym pokoju, apartamencie, mieszkaniu jest. Będziemy chodzić w różne jego zakamarki, tak jak się wam podoba, aż do momentu, kiedy znajdziemy coś, co jest koloru czerwonego. Ok? Gotowi? Bierzemy parę tych oddechów integracyjnych i zaczynamy mentalizację, chodzenie po naszym mieszkaniu, aż znajdziemy coś, co jest koloru czerwonego. Bardzo ciekaw jestem waszych doświadczeń. Dam wam na to 2 minuty.
No dobra, dwie minutki minęły. Dajcie jakiegoś tam lajka, jakiegoś sygnała, że tak powiem, że zrobiliście, że udało się. Myślę, że to było bardzo proste. Mentalizacja, czyli opisujemy sobie po prostu ten pokój, pomieszczenie, które znamy, szukamy, oglądamy różne przedmioty i tak dalej, mówimy, co oglądamy. Chodzi o to, żeby jednak mimo wszystko mówić, żeby ustabilizować ten obraz. Super, widzę już tam jednego jakiegoś lajka, jakieś serduszko się pojawiło, to znaczy, że jednak mimo wszystko paru z Was to wykonało. Co córeczka? Dobra. Udało się. Super. Super. Znaleźliście coś czerwonego, tak? I teraz słuchajcie, ponieważ najlepsza jest to oczywiście forma dyskusji i komunikacji, no to w takim razie ja postaram się jakby uprzedzić pewne rzeczy i powiedzieć o różnych możliwościach. Słuchajcie, dla niektórych z Was być może pojawiła się taka sytuacja, że już w momencie, kiedy zamknęliście oczy, znaleźliście coś czerwonego, ale powiedzieliście sobie, nie, 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 to za wcześnie, bo ja jeszcze nie zrobiłam do końca tej mentalizacji, jeszcze nie do końca, jeszcze troszeczkę za mało pisałem, w związku z tym zignorowaliście to coś czerwonego. Mogły to być jabłka, mogły to być czereśnie jakieś, mogły to być jakiś czerwony obraz, czerwone opakowanie, nieważne. Zignorowaliście to, no bo jeszcze ćwiczenie jest niezrobione do końca. To jest jedna z takich możliwości. Druga możliwość jest też taka, że niektórzy z Was musieli troszeczkę poświęcić więcej uwagi na to, żeby wreszcie to coś znaleźć. Bardzo często jednak mimo wszystko zdarza się tak, że w momencie, kiedy wydamy tylko to proste polecenie, obraz po prostu się pojawia. To nie jest rzecz zaplanowana, że jest to na przykład świeczka, że jest to na przykład książka, że są to na przykład jabłka, tylko podświadomość po prostu pum, podrzuca. Jeszcze jedna możliwość, która się pojawia, a tych możliwości jest wiele, tak wiele jak ludzi, jest taka, że na przykład ktoś mógłby powiedzieć, zaraz, ja czegoś takiego w mieszkaniu nie mam, to coś czerwonego się pojawiło, ja tego czegoś nie mam, w związku z tym odrzucamy to. W tym momencie, robiąc to odrzucanie, odpychanie, pozwalamy znowu tej naszej świadomości brać kontrolę nad tym, co chce zrobić naszą podświadomość. Zaczynamy ją, tą podświadomość jakby krytykować, ustawiać, mówić, albo nie, to nie jest to, bo to musi być coś większego, albo nie, bo tego nie ma w mieszkaniu, w związku z tym to zignorujemy, albo to się za szybko pojawiło, więc to jest niemożliwe. Za każdym razem, kiedy takie myśli się pojawiają, jakby troszeczkę pogwałcamy naturę tej całej gry z naszą podświadomością. Zwydaliśmy jej polecenie, a ona po prostu radośnie podrzuciła nam jakieś rozwiązanie. Powiedziała nam czerwona książka, czerwone jabłko, czerwony kapelusz. W tym momencie uczymy się właśnie poprzez takie proste ćwiczenie, uczymy się jakby szanowania tego, co podświadomość nam podrzuca. Bo w momencie, kiedy będziemy ją tak banować, a robiliśmy, powiedzmy sobie szczerze, robiliśmy to przez całe życie, bo wynieśliśmy to ze szkoły, to nie bujanie w obłokach i tak dalej. Robiliśmy to przez całe życie. Im dłużej tak robimy, tym bardziej utrudniamy samym sobie, bo podświadomość to jest też my, tak? To jesteśmy my. Utrudniamy sami sobie znajdywanie rozwiązań, znajdywanie odpowiedzi. Utrudniamy samym sobie życie po prostu, bo tak naprawdę potrzebujemy czegoś czerwonego, ona nam podrzuciła. Nieważne dlaczego, tak zrobiła, podrzuciła, wykonała polecenie, wykonała naszą prośbę, tak. Czyli chodzi nam o to, żeby bawić się, właśnie róbcie sobie takie ćwiczenie, taką zabawę z bardzo różnymi możliwościami. Róbcie sobie taką zabawę często i zwracajcie uwagę na to, żeby pozwolić się zaskoczyć. Pozwolić tej podświadomości po prostu podrzucać pewne rzeczy. Nie planować, aha, teraz zrobię wycieczkę po moim pokoju i dopiero jak dojdę do kuchni, tam zobaczę na stole coś, co jest czerwonego. Czyli nie planujemy, tylko po prostu pozwalamy. Pozwalamy podświadomości zrobić to, o co ją prosimy, w sposób taki, jaki ona chce. Dla Ani na przykład jest to świeczka w lampionie. Nie wiem, Aniu, czy ona się po prostu pojawiła? Czy jest to świeczka, która faktycznie jest w Twoim mieszkaniu? Nie wiem tego. Ja mówię tylko o bardzo różnych. Czerwona ściana, której tak naprawdę nie mam. O, świetnie. Ewa Magdalena. Ewa. Czerwona ściana, która tak naprawdę nie mam. Pytanie teraz oczywiście, w jaki sposób podeszłaś do tego? Czy zanegowałaś to i powiedziałaś, nie, nie mam takiej ściany, w związku z czym szukam czegoś innego czerwonego? Czy też powiedziałaś, ok, czerwona ściana, dobrze, fajnie. I podziękowałaś swojej podświadomości. Nie wiem, ja to oczywiście tutaj mogę zgadywać, tych możliwości jest bardzo wiele. Mam nadzieję jednak tylko taką, że jednak mimo wszystko powiedziałaś, ok,
Nie, okej, dobra. Tak. No, super. To było pierwsze ćwiczenie. Teraz zrobimy troszeczkę inne. Chodzi mi o to takie, wiecie, robienie tej zabawy interesującą. Robienie tej zabawy fascynującą dla waszej podświadomości. Słuchajcie, teraz ja wykonywałem to ćwiczenie wielokrotnie i powiem wam jedną rzecz. Dopóki użyta jest świadomość i świadome kalkulowanie, dopóty staje się to troszkę kłopotliwe. Tutaj potrzebne jest coraz większe zaufanie. Weźcie kilka tych oddechów integracyjnych. Zamknijcie oczy, oczywiście znowu w tym samym pomieszczeniu, w tym samym pokoju. OK? I teraz powiedzcie waszej podświadomości, żeby znalazła wam przedmiot. Będziecie robić tak długo tą mentalizację, aż znajdziecie przedmiot, w którego nazwie jest litera A i litera S. Gotowi? Wasza podświadomość ma znaleźć przedmiot, w którego nazwie jest litera A i litera S. Zaczynamy. 2 minutki. No dobra, około 3. Okej, okay, mniej więcej 3 minutki, to tak pi razy drzwi, pi razy oko, bo tak naprawdę nie chodzi, no idealnie, wiadomo, można ocenić w momencie, kiedy się ludzi widzi. Widzę, że niektórzy z was znaleźli już takie słowa. Teraz ten proces szukania mógł być bardzo różny. Być może niektórzy z was zastanawiali się po prostu, no najpierw szukali jakiegoś przedmiotu na A, a potem zastanawiali się, czy jest litera S. Był to w tym momencie świadomy proces. Być może niektórzy z was po prostu zamknęli oczy i ten obraz się pojawił. I teraz to jest nieważne, czy ten przedmiot w tym momencie faktycznie jest w tym domu, czy nie. Ważne, że się pojawił. Ważne, że podświadomość go podrzuciła. W momencie, kiedy pojawia się coś zaskakującego, tak jak na przykład atlas, którego być może w domu nie ma. Ja tutaj tylko podrzucam oczywiście do Ani atlas powiedziała. Nie wiem, czy on jest w domu, czy nie. W momencie, kiedy on się pojawił, pytanie następuje oczywiście, czy my to zaakceptowaliśmy, czy też nie. Czy po prostu podziękowaliśmy... Przepraszam, spojrzałem na wiadomość od Grażynki. Muszę się do twojej odpowiedzi odnieść. Czy po prostu zastosowaliśmy się do tego, żeby zaakceptować to, czy też powiedzieliśmy naszej podświadomości, nie, bo tego nie ma w domu, to szukamy dalej. Jeśli zanegujemy coś takiego, co nasza podświadomość nam podstawi, to nasza podświadomość może wpaść w pewien taki lub w taki rodzaj pętli i powiedzieć, aha, podrzuciłam ci coś, a ty nie chcesz słuchać, to teraz podrzucę ci inne słowo i szukaj go sobie dalej. Może dochodzi do takiego momentu, że na przykład pomyślicie o jakimś przedmiocie i nagle zaczniecie wpadać w taki kanał szukania tego przedmiotu po domu, bo nie będziecie pamiętali, gdzie on jest. To tylko i wyłącznie jest rodzaj odzewu podświadomości, która mówi, no sorry, skoro mnie nie słuchasz, no to ci trochę życie utrudnię.
Słuchajcie, mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę w tym momencie, jaki potężny potencjał, ogromny potencjał jest w samej takiej zabawie. To jak wiele zastosowań ma coś takiego. Podświadomość zawsze udzieli odpowiedzi. My musimy się tylko nauczyć po prostu jej słuchać. Teraz, przepraszam Was, muszę w jakiś sposób cofnąć. Podziękowałam, bo pojawiły się następne rzeczy. Okej, do Grażynki. Grażynko, ujęłaś, wyskoczyłaś troszeczkę, ja co prawda planowałem na następną transmisję, wskoczyłaś w pewien temat, który jest bardzo ważny. Bardzo ważny. Pamiętajmy o jednej rzeczy, żeby naszej podświadomości zawsze podziękować. Zawsze jej podziękujmy za to, że nam coś podrzuca. Nauczmy się ją szanować, nauczmy się ją traktować jak fajne dziecko, które chce nam, tylko genialne dziecko, dobra? Które chce nam pomagać, które chce z nami współpracować i robi to bardzo chętnie. I takie grzeczne, miłe podziękowanie, powiedzenie sobie samemu dziękuję, zmienia nasze życie po prostu na wielu poziomach, słuchajcie. Zmieni również waszą relację z samymi sobą pod wieloma względami. Nie chcę się rozwodzić, bo myślę, że jesteście w stanie się domyśleć, jak wielkie korzyści mogą z tego sobie właśnie wypłynąć. Z tego, że dziękujemy sami sobie, a tak naprawdę dziękujemy naszej podświadomości, która lubi się bawić. Słuchajcie, można uczynić taką zabawę coraz bardziej i coraz bardziej zaawansowaną. Tutaj oczywiście pozostaje bardzo szerokie pole do popisu dla każdego z Was. Możecie sobie zrobić na przykład taki woreczek z różnego rodzaju literami albo kolorami, wymieszać sobie i z tego woreczka losować sobie na przykład, czy ma być to przedmiot na literę A, czy ma to być przedmiot na literę B, czy no, ma być przedmiot czerwony i na literę A i zawierający również literę S. Może spróbujmy, dlaczego nie? Zróbmy teraz takie ćwiczenie, bardzo podobne, parę oddechów, krótka mentalizacja, przechodzimy się po naszym mieszkaniu, po naszym lokum i dochodzimy do momentu, aż znajdziemy przedmiot, który jest czerwony i zawiera literę A i S. Gotowi? 2 minutki? Dobra. To może być bardzo ciekawe. Okej, 2 minutki minęły. Już widzę pierwszą odpowiedź od Ani. Znalazłam szal. Czyli jak domyślam się, czerwony zabiera literę E, A i S. Maskotka. Świetnie, Patryk. Świetnie. Mam nadzieję, że było to ciekawe doświadczenie dla Was i przede wszystkim pouczające doświadczenie, które pokazało Wam jedną rzecz, że tak naprawdę w momencie, kiedy podchodzimy do spraw swojej pamięci, próbujemy coś sobie przypomnieć na siłę, bądź też próbujemy stworzyć pewne rzeczy na siłę w sposób świadomy, staje się to kłopotliwe z jednego bardzo prostego powodu, dlatego że wtedy zagłuszamy podświadomość, która i tak chce nam dostarczyć odpowiedzi. Krysia na przykład w tym momencie, tutaj Krystyna podpowiedziała kwiat, Patryk podpowiedział maskotka, Ania powiedziała szal. Zobaczcie, teoretycznie wydawałoby się to zadanie trudne, czyli jakbyśmy podchodzili do niego świadomie, bo musielibyśmy przeanalizować nazwy każdego przedmiotu w domu, potem kolory i tak dalej, stałoby się po prostu to nakładającym taką trudnością, która być może by stanęła nawet w momencie czegoś takiego, że nie moglibyśmy znaleźć rozwiązania. W momencie, kiedy poprosiliśmy naszą podświadomość, żeby nam to pokazała, dostarczyła,
Obdarzyliśmy ją jakimś stopniem pewnego zaufania, ona nam to dostarczyła. Teraz pytanie oczywiście znowu się pojawia, czy zaakceptowaliśmy tą pierwszy obraz, który się pojawił, czy tą pierwszą mentalizację, która się pojawiła, czy też odrzuciliśmy to i po prostu no, sami sobie utrudniliśmy drogę. Słuchajcie, to się w ułamkach sekundy może dziać w pewnym momencie, kiedy zaczniecie sobie praktykować takie ćwiczenia. Bardzo proste przecież, nie? Okaże się, że coś takiego, że jeśli nauczycie się tego większego zaufania do podświadomości, nauczycie się tego słuchania, ta podświadomość będzie wam dostarczać odpowiedzi na różnego rodzaju bardziej zaawansowane problemy. Majeczko, słucham. Dobrze. Ta podświadomość będzie dostarczała wam odpowiedzi na bardziej zaawansowane problemy w momencie, kiedy się tego nauczymy. To jest prosty trening, to jest proste, że tak powiem, wyrabianie mięśni, wzmacnianie kontaktu z podświadomością zaufania, wzmacnianie zaufania, wzmacnianie tego przepływu informacji, który to po prostu cały czas mimo wszystko był, a którego zostaliśmy no po prostu najzwyczajniej w świecie oduczeni skutecznie poprzez szkołę, mechanizmy różnego rodzaju społeczne i tym podobne sprawy. Mam nadzieję, że te ćwiczenia wam się podobały. Teraz proponuję wam, nie wiem, czy zrobię transmisję jutro, bo chciałbym jeszcze poruszyć parę tematów trochę bardziej zaawansowanych, więc może jeden dzień zrobimy przerwy. Nie wiem. Słuchajcie, w każdym razie te transmisje będą po prostu dostępne, ok? Nie bójcie się. Mam propozycję, żebyście właśnie zrobili sobie jakąś taką maszynkę losującą, to znaczy woreczek z różnymi na przykład literami, kolorami na kawałkach, dosłownie na kawałeczkach papieru, żebyście mieli taki woreczek. I robili sobie takie ćwiczenie, że na przykład robicie mentalizację, wybieracie się na spacer wokół własnego domu w umyśle i robicie ten spacer aż do momentu, kiedy znajdziecie przedmiot, który na przykład według losowania wyjdzie, że ma być niebieski, ma zabierać literkę Z i C, a możecie jeszcze nawet spróbować utrudnić sobie, utrudnić, wzbogacić, przepraszam, poprzez dodatkowe jakieś informacje, że na przykład ma być litera Z i C, a najlepiej, żeby to słowo było na 4 litery. Próbujcie, testujcie, zobaczcie po prostu, jak coraz bardziej responsywna jest wasza podświadomość, jak ona coraz bardziej i coraz szybciej będzie udzielała wam odpowiedzi. Pamiętajmy jednak mimo wszystko, żeby tej podświadomości zawsze podziękować, żeby ją traktować zawsze z życzliwością i przede wszystkim przez te parę przynajmniej dni, teraz, bawić się w to coś, co wam tutaj zaproponowałem, z założeniem, że akceptujecie każdą rzecz, którą ta wasza podświadomość wam podrzuca. Chodzi właśnie o to, żebyśmy nauczyli się tego balansu i oduczyli się w pewnym stopniu, albo odsunęli na bok to ciągłe krytykowanie tej podświadomości, to ciągłe banowanie tego, co ona robi, to ciągłe negowanie, to ciągłe odrzucanie. W ten sposób, jeśli podejdziemy do tego na zupełnym takim spokoju, słuchajcie, bez wysiłku, to chodzi o to, że ta zabawa ma być przyjemna, ona ma być ciekawa, to ma być troszeczkę jak zabawa z własnym umysłem, a zabawa jest lepsza, jak jest z uśmiechem i przyjemna, niż taka zrobiona, wiecie, na serio, kurczę, jak tego, bo muszę wygrać. To jest ciągle gra pomiędzy świadomością i podświadomością, kto wygra. Wygrywa z reguły podświadomość, czy tego chcemy, czy nie. Nasza korzyść polega na tym, że możemy się nauczyć tej gry w taki sposób, że ją możemy gdzieś w odpowiedni sposób pokierować i tylko na niej skorzystać. Dlatego, że w walce pomiędzy świadomością i podświadomością wygrywa zawsze podświadomość. Dobrze jest, żeby wygrywała w taki sposób, jaki w sposób również świadomy byśmy chcieli. Ale w sposób życzliwy. Zastanówcie się teraz nad takim jedną rzeczą. Tutaj chciałem się odnieść do na przykład ludzi zajmujących się wróżeniem z tarota. Ja jestem, wiecie, człowiekiem, który tarota uważa za przepotężne narzędzie kreatywne. Nie tyle narzędzie do przepowiadania przyszłości, co narzędzie do inspiracji podświadomości. Karty inspirują podświadomość, aby podświadomość podrzucała różnego rodzaju odpowiedzi i rozwiązania problemów. Tak traktuje tarota. I teraz mamy do czynienia na przykład z kimś, kto tego tarota się nauczył i wrył, że tak powiem, na blaszkę jakieś pewne znaczenia różnego rodzaju kart. I w momencie wyciąga te karty, rozkłada te karty na stole i zamiast słuchać podświadomości, odrzuca to, co mówi podświadomość i skupia się na tym, co wyrył i wykuł na pamięć znaczenia tych kart. Zadam wam teraz proste pytanie.
Czy ten człowiek podchodzący do kart w ten sposób jest w stanie wyjść poza pudełko, w którym sam się zamknął, poza pudełko tych wykutych znaczeń, czy jest w stanie podejść w sposób bardziej bogaty, bardziej urozmaicony do problemów, na przykład z którymi przychodzą do niego jego klienci. Czy taki człowiek, który w tym momencie wyrył, że tak powiem, na blaszkę te znaczenia i posługuje się tylko i wyłącznie znaczeniami, odrzuca jednocześnie w tym momencie inspirację, odrzuca to, co podrzuca podświadomość. Czy ten człowiek działa w zgodzie z podświadomością i intuicją, czy też przeciw niej? Zastanówcie się nad tym. Moim zdaniem ten człowiek niestety w tym momencie zamiast skorzystać z narzędzia, które może mu rozwijać jego kontakt z intuicją i podświadomością, tak naprawdę gwałci wszelkie zasady kontaktu z intuicją i podświadomością. Oczywiście ja nie neguję w tej sytuacji tutaj absolutnie czegoś takiego, że pewne znaczenia trzeba znać, ale te znaczenia tych kart mają służyć tylko i wyłącznie jako inspiracja do czegoś głębszego. Jeśli odrzucamy coś głębszego po to, żeby uwalić, uczepić się tylko i wyłącznie tych znaczeń, to wydaje mi się, że jednak mimo wszystko pogwałcamy intuicję, pogwałcamy potencjał, który jednak mimo wszystko, moim zdaniem, każdy ma. To może trudne pytanie, nie każdy się może z tym zgadzać. Podejście do tarota, zresztą nawiasem mówiąc, bardzo wielu ludzi jest różne. Ja uważam tarota, karty za bardzo kreatywne narzędzie. Narzędzie, które ma za zadanie inspirować, pobudzać intuicję i podświadomość i tym samym nie może być zamknięte w pudełko kilku znaczeń. Ok? Ale o tym możemy sobie porozmawiać przy zupełnie innej transmisji. Zastanówcie się teraz, jak wielkie korzyści możecie wyciągnąć z takiej umiejętności, którą dzisiaj już nabyliście. Zastanówcie się, jak wiele odpowiedzi możecie uzyskać od waszej podświadomości, tylko dzięki temu, że nauczyliście się z nią kontaktować. Ten kontakt będzie usprawniany na przestrzeni czasu. Czy będzie to korzyść w ogóle w waszym życiu, jeśli będziecie potrafili zadać pytanie dotyczące waszego problemu i podświadomość powie wam, co zrobić i wy jej zaufacie i podążycie tym torem? Czy będzie to korzyść? To jest oczywiście pytanie retoryczne, nie musicie na ten temat odpowiadać, ale myślę, że każdy z was zauważa, jak wielki potencjał już tam drzemie. Tak? Jeśli wasza podświadomość jest w stanie na polecenie szybko, w ułamkach sekund dosłownie znaleźć w waszym domu czy w waszym ogrodzie przedmiot, który jest o jakichś tam literach Z i C i jest do tego zielony, a do tego z zabarwieniem niebieskim i jest w stanie to zrobić, to znaczy, że jest w stanie zrobić jeszcze więcej. Poprosiliście waszą podświadomość o to, żeby zaprowadziła was do miejsc, których jeszcze nie widzieliście i to robiliśmy w poprzedniej transmisji krótkiej. I okazało się, że podświadomość jest w stanie was zaprowadzić do każdego takiego miejsca, którego w życiu jeszcze nie widzieliście. Mało tego, miało być to miejsce przyjemne, piękne i kompletnie nieznane. I ona potrafi to uczynić dosłownie w ułamkach sekund. Jak wielki potencjał drzemie w każdym z was. Zastanówcie się, myślę, że każdy z was zauważa już powoli to dzięki tym ćwiczeniom i sugestiom, które wam tutaj podaję. Oczywiście będziemy szli z tym tematem dalej, będziemy rozwijać to dalej. Myślę, że jednak dostrzegacie jak wielki potencjał w was drzemie. Okay? No, zastanówcie się nad jedną rzeczą. Czy nie wykonywalibyście częściej takie ćwiczenia, gdybyście wiedzieli, że wasza podświadomość będzie podrzucać wam rozwiązania za każdym razem, kiedy poprosicie? Czy nie zainwestowalibyście więcej czasu w pracę ze swoją podświadomością, gdybyście wiedzieli, że będziecie w stanie zbalansować swoje życie, będziecie o wiele lepiej w stanie iść w zgodzie ze swoją własną podświadomością przez świat? Ja te odpowiedzi znam. A to wam zostawiam pod zastanowienie. Dobra, słuchajcie, wybaczcie mi troszeczkę, że dzisiaj w pewnych momentach się troszeczkę gubiłem, bo wiecie co, mam tyle do powiedzenia w tej dziedzinie, że muszę to w końcu poukładać. Dzięki wam układam to również tam w jakiś sensowny bardziej sposób.
A najtrudniejsze w tym wszystkim jest oczywiście to, że tak naprawdę ja muszę wyobrażać sobie w tym momencie was, że jesteście przede mną, wyobrażać sobie, po prostu widzieć gdzieś oczami wyobraźni was, w jaki sposób reagujecie, żeby przeprowadzić rozmowę, która przynajmniej tworzy złudzenie rozmowy. No bo Facebook jest cudownym narzędziem w tym momencie do kontaktu, ale nie jest narzędziem idealnym. Ja mogę tylko domyślać się pewnych waszych reakcji, mogę domyślać się pewnych zdarzeń z doświadczenia, po prostu z przekazywania tych umiejętności innym. No ale was nie widzę, tak? Widzę tylko czasami jakieś komentarze, które na szczęście dzisiaj wydają się pojawiać w jakimś w miarę czasie realnym. Mam nadzieję, że to się nam udaje. Mam nadzieję, że to staje się coraz bardziej jasne. I słuchajcie, koniecznie muszę słyszeć wasze czasami pytania. Więc jeśli macie jakieś pytania, to zróbmy teraz dosłownie dwie minutki, parę minutek. Ja nie wyłączam jeszcze transmisji. Napiszcie jakieś pytanie. Jeśli pojawi się jakieś pytanie, od razu odpowiem, tak? Grażynko, jeszcze raz dziękuję za podpowiedzenie. Chociaż miało być to, na to miałem poświęcić oczywiście, ten element dziękowania podświadomości będzie rozwinięty w następnych transmisjach. Ja to w ogóle miałem troszeczkę później poruszyć, ale dzisiaj to poruszyłaś i bardzo ci za to dziękuję, bo to jest bardzo ważny czynnik. Bardzo ważny czynnik. Słuchajcie, pytania, jakiekolwiek pytania, albo a propos waszych doświadczeń. Będzie mi naprawdę o wiele łatwiej się odnieść i wyjść wam wszystkim naprzeciw, jeśli będą się pojawiać jakiekolwiek pytania. Także jak macie pytanko, to ja tutaj chwileczkę zostaję jeszcze. Wiecie co, no ja z racji tego, że się bawiłem kiedyś z lalką, to jestem przygotowany do gadania ze samym sobą, ale dobra. Mam pytanie, Wojtku, czy nasza podświadomość może przerzucić nas w inne ciało? Moim zdaniem tak. Słuchaj, słuchaj, wybiegasz w tym momencie, Ewo, troszeczkę, że tak powiem, dalej. Jesteśmy na takim etapie uczenia się dopiero pewnych jakby podstaw współpracy z naszą podświadomością. Ja uważam, że te wszystkie umiejętności są w pełni zastosowalne do spraw takich jak zdalne widzenie, out of body experience, czyli tak zwane wychodzenie z ciała, przechodzenie do innego ciała. Nie chcę wchodzić tutaj oczywiście w żadną tematykę wierzeń, bo powiedzmy sobie szczerze, to czy faktycznie wchodzimy w czyjeś ciało, czy nie, może być zinterpretowane po prostu jako doświadczenie mentalne. Ja wolę to tak interpretować, że to jest potencjał naszego własnego umysłu. Może być również zinterpretowane jako faktycznie wchodzenie w czyjeś ciało. I tych teorii jest naprawdę 5000 albo 5500. Więc czy faktycznie wchodzimy w czyjeś ciało, czy nie? Nie wiem, nie odpowiem ci na to, to znaczy nie inaczej. Mam swoje zdanie na ten temat, że jest to mimo wszystko część naszego umysłu i naszego potencjału. Czy jest to faktycznie wchodzenie? Nie wiem. I nie chcę zajmować tutaj stanowiska, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. To, czy ty wierzysz, że wchodzisz w czyjeś ciało, pozostawiam w tym momencie tobie. Dlatego, że tu wchodzimy w pewną granicę przekonań duchowych, z którymi oczywiście nie chcę wchodzić w żaden sposób, w żadną kolizję, ok? Natomiast jeśli mówimy o doświadczenie, które wygląda tak, jakbyśmy w umyśle wchodzili w czyjeś ciało, przenosili się do czyjegoś domu, przenosili się w czasie, przenosili się do poprzednich wcieleń, przyszłych wcieleń, to doświadczenie uważam za bardzo przydatne i uważam to za potencjał naszego umysłu. Natomiast czym to tak naprawdę jest? Myślę, że to na to jeszcze ludzkość potrzebuje parę tysięcy lat, żeby się tego wszystkiego domyślić. Interpretację pozostawiam tobie, dobra? Grażyna, widzę, że jakiś uśmiech puściła. Miałam dziwną sytuację podczas drugiego spaceru. Szłam... Ewa Magdalena, już czytam. Miałam dziwną sytuację podczas drugiego spaceru. Szłam jako ja, opisywałam budynki i nagle pojawił mi się zupełnie nieznany budynek, a ja stałam przed nim i łapami jako pies drapałam w szybę. Świetnie! Ewo, o to mi chodziło. O to, żebyśmy dokonali spaceru i o to, żebyśmy pozwolili naszej podświadomości, aby dostarczała nam różnego rodzaju wrażenia, aby nas w różny sposób zaskakiwała.
Nie chcemy wchodzić tutaj na razie na tym etapie w żadne interpretacje, bo to też jest jakby proces uczenia się, aby później samemu być w stanie interpretować to, co widzimy. Przepraszam na moment. Maju, proszę cię ścisz troszkę. Albo zamknij drzwi, Sonko. Maja! Proszę zamknij drzwi, albo ścisz to trochę, dobrze? Szwargotanie niemieckie. Słuchaj, jeszcze raz, Ewo. Na razie jesteśmy na etapie uczenia się postrzegania, a nie wchodzimy jeszcze w tematy interpretacji. Świetnie się stało, że doświadczyłaś czegoś takiego, to znaczy, że pozwoliłaś swojej podświadomości na dostarczanie czegoś zaskakującego, nieplanowanego. I o to w tym wszystkim nam chodziło. Najpierw o to, żebyśmy nauczyli się akceptować to, co nam nasza podświadomość podrzuca. Interpretacja jest zupełnie osobną branżą w tym momencie, zupełnie osobnym jakby działem i uważam, że dopiero po 20, może 30 transmisjach tak naprawdę może zaczęlibyśmy dopiero wchodzić w temat interpretacji. Chociaż tutaj bardziej znaczenie ma w tym momencie to, żeby nauczyć się obserwować, akceptować to, co się pojawia, nauczyć się jakby obejść z tym wszystkim. I tu wydarzyła się świetna rzecz. Twoja podświadomość podrzuciła ci, moim zdaniem, bardzo ciekawy, wspaniały obraz. Ja sobie od razu też wyobraziłem, jak to by było być psem, który drapie w podobny. Mi się podoba to doświadczenie. Bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Doceń swoją podświadomość za to, że ci to podrzuciła. Na razie nie pytaj, o co w tym wszystkim chodzi, bo nie chodzi o to, o co w tym chodzi, tylko chodzi o to, żeby nauczyć się na razie kontaktu z podświadomością, szacunku do niej, uznawania tego, co nam dostarcza i umiejętności obejścia z tym. I to też będziemy poruszać w momencie, kiedy pojawią się na przykład doświadczenia nieprzyjemne. Wprowadzimy w następnych transmisjach parę sposobów, metodologii, w jaki sposób radzić sobie z różnego rodzaju strachami, które mogą się pojawiać w naszych snach, w naszych mentalizacjach, przepraszam, w naszych wyobrażeniach. To dopiero będziemy poruszać, ale na razie skupmy się na tym, żeby szanować swoją podświadomość za to, co dostarczyła. Podziękuj twojej podświadomości, bardzo fajny obraz, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale ja to czułam. Nie, nie brzmi dziwnie, a Ewo, nie brzmi dziwnie. Ty to czułaś, twoja podświadomość dostarczyła ci wrażeń, dostarczyła ci całego kompleksu wrażeń, bo ja nie chcę nazywać tego wizualizacją, czuciem, bo to twój jest umysł, który dostarczył ci w bardzo różnych poziomach i różnych... Majeczko, słoneczko. Przepraszam, moja córeczka, nie wytrzymuję jeszcze, tak powiem, bo tata tutaj nadaje przez interneta, a dziecko na zajść. No to weź sobie całe pudełko, Sonko. Tak będzie najprościej. Musi rysować, świetnie, dziecko się zajmuje rysowaniem, bardzo, bardzo mi się to podoba. Słuchaj, Ewo, nie brzmi to dziwnie, jest to normalne, po prostu normalne. To jest też etap, który, słuchaj, na który niektórzy muszą naprawdę ciężko pracować, żeby wreszcie poczuć. Niektórzy, słuchaj, są ludzie, którzy naprawdę mają wrażenie, że nie widzą nic w swoim umyśle. Popatrz, jak daleko już w tym momencie wybiegasz do przodu, jeśli potrafisz sobie nie tylko coś wyobrazić, nie tylko to zobaczyć, zwizualizować, ale również poczuć. To jest umiejętność, którą już masz, czyli troszeczkę wyprzedzasz niektórych z nas. Okay? To jest bardzo dobra umiejętność i nie ma absolutnie nic w tym dziwnego. Jest to całkowicie naturalne. Ewa, dzięki bardzo. Dzięki bardzo, słuchaj, też ci dziękuję za pytania. Słuchajcie, jeśli ktoś jeszcze ma jakieś pytanie, to dawajcie szybciutko, śmiało. Jeszcze chwileczkę mam, możemy pogadać. W każdym razie dziękuję ci, Ewo, świetnie, bardzo ciekawe wrażenia, zupełnie inne od, wiesz, każdy ma inne wrażenia. Jeden widzi, jeden słyszy, jeden czuje, jeden jest mieszanką wszystkiego. U niektórych wyobrażenia są w tym momencie bardzo realistyczne, u niektórych bardzo nierealistyczne, albo czasami wydawałyby się właśnie dziwne. To nie o to chodzi, żeby nazywać je dziwnymi, nie o to chodzi, żeby je w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób negować, chodzi o to, żebyśmy się nauczyli słuchać. Bo podświadomość jakiś powód i cel w tym ma. Podjęła zabawę, wykonała zadanie. Dlaczego pokazała akurat taki obraz? To jest zupełnie inny temat. Najważniejsze, że pokazała. Najważniejsze, że wykonała zadanie tak, jak ją o to prosiliśmy. Zaskoczyła nas czymś. W tych zaskoczeniach często jest też odpowiedź na nasze pytania.
mamy czasami jakiś problem, pozwolimy swojej podświadomości w jakiejś mentalizacji zaskoczyć nas jakimś obrazem, symbolicznym obrazem, który będzie rozwiązaniem naszego problemu. W tym jest przeogromny potencjał, którego my kulturowo po prostu nigdy nie uczyliśmy się korzystać, wykorzystywać. Dobra, czekamy jeszcze. Ja czekaj, jeszcze widzę, że paru z Was tam jest. Jeszcze nie poznikaliście. Spróbujmy zrobić taki question and answer session, czyli pytanie i odpowiedzi. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Także ja mogę spokojnie posiedzieć. Słuchajcie, nie ma pośpiechu, bez stresu. Jeśli pojawi się jeszcze jakiekolwiek pytanie, sugestia, niejasność, to dawajcie znać. Ok? No jak tam? Są jakieś pytania jeszcze? No widzę, że chyba jednak pytań nie ma. To może w takim razie muszę uznać, że może jednak dobrze wytłumaczyłem dzisiejsze zadania i dzisiejsze ćwiczenia. Słuchajcie, dobra. Najwyżej jak pytania się pojawią, to się do nich odniesiemy w następnych transmisjach. Piszcie je śmiało, dobra? Pozdrawiam Was wszystkich, słuchajcie, bardzo serdecznie. Zachęcam Was do częstej zabawy właśnie z podświadomością, do tej gry. Zróbcie to dla własnej przyjemności, dla swojego własnego dobra. Bo robicie to tylko dla siebie, nie dla mnie, nie dla cioci Zosi, nie dla Henka z poczty, tylko dla mnie, dla siebie. Słuchajcie, mam prośbę do Was jedną rzecz, żebyście udostępniali wiadomość o istnieniu w ogóle takich transmisji innym ludziom, bo jednak mimo wszystko pojawiają się na szczęście nowi zainteresowani taką tematyką. To też daje mi motywację do tego, żeby jednak mimo wszystko brnąć troszeczkę z tym tematem dalej i dzielić się troszeczkę dalej. Także dawajcie znać swoim znajomym, jeśli uważacie, że jest wartościowe to, co Wam przekazuję. Ja ze swojej strony obiecuję jeszcze bardziej się streszczać, że tak powiem, jeszcze bardziej precyzyjniać w tej komunikacji dziwnej, na swój sposób nieludzki, jednak mimo wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za udział. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I jak pamiętajcie, jak Was zacznie coś stresować, zaczniecie się chwileczkę nudzić, to po prostu zróbcie sobie taką małą mentalizację i dajcie swojej podświadomości jakieś zadanie do wykonania. I cieszcie się tym, bawcie się tym, dlatego że Wasza podświadomość w tym momencie nauczy się tego, że jednak je znowu słuchacie i zacznie Wam naprawdę pomagać w życiu pod wieloma względami. Ciekaw jestem w ogóle, od kogoś chciałbym z Was usłyszeć, jak myślicie, jaka korzyść może wynikać z takiej umiejętności? Pomyślcie, napiszcie. Bardzo jestem ciekaw jednego dosłownie zdania, najciekawszego zdania. Kto wypuści takie najciekawsze zdanie, najciekawszą opinię? W jakiej dziedzinie uważacie, że mogłoby Wam to pomóc? Kontakt z podświadomością, którego się właśnie dzisiaj w czasie tej transmisji nauczyliście. W jaki sposób tego typu ćwiczenie mogłoby Wam pomóc? W czym? W jakiej dziedzinie? Ok? Ciekaw jestem. Takiego najciekawszego zdania. Dobra, trzymajcie się serdecznie. Wyłączam się już powolutku. No i do zobaczyska, mam nadzieję, jutro. Będę oczywiście Was o tym informował, ale pamiętajcie, bez stresu, bo i tak wszystko zostanie tutaj na grupie pozostawione i zostanie również umieszczone na YouTubie. Także pa, pa i miłej zabawy z podświadomością. Cześć!